czasach, gdy ceny energii i ogrzewania biją kolejne rekordy, coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że oszczędzanie w tym zakresie to nie tylko sprawa ekologii, ale także ulga dla portfela. Transformacja energetyczna to z jednej strony twarde zadania inwestycyjne, które pochłaniają dużą część środków, dlatego w ramach środków europejskich, które jako samorząd województwa pozostają w naszej dyspozycji, chcemy realizować cykl działań związanych z edukacją właśnie w zakresie czy to oszczędzania energii, czy odpowiedniego segregowania odpadów i wszystkich innych działań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Chcemy promować ideę prosumeryzmu, czyli nie tylko konsumowania energii, ale też stworzenia sytuacji, w której każdy z nas będzie ją produkował, na przykład właśnie poprzez instalacje fotowoltaiczne czy innego rodzaju źródła zielonej energii. I będziemy dotowali w ramach funduszy europejskich pozostających w naszej dyspozycji zarówno działania faktyczne, twarde, inwestycyjne, jak i te, które mają na celu edukację i poprawę świadomości mieszkańców w tym zakresie. W pierwszej kolejności każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy nasze nawyki nie sprawiają, że ciepło czy energia są przez nas zwyczajnie marnowane? Na jakie codzienne czynności warto zwrócić uwagę? Urządzenia w naszym domu zużywają dużo prądu, dlatego powinniśmy zwracać uwagę, czy są używane tylko wtedy, gdy są naprawdę potrzebne. Grający w tle telewizor, gdy na niego nie patrzymy, lodówka ustawiona na zbyt niską temperaturę, czajnik elektryczny, w którym zawsze gotujemy pełno wody, nawet jeśli jej nie zużyjemy, czy pralka zapełniona tylko do połowy. To tylko niektóre najbardziej jaskrawe przykłady. Nieco oszczędności przynosi także całkowite wyłączenie urządzeń zamiast przełączanie ich w tryb czuwania. Podstawą jest korzystanie z energooszczędnych żarówek. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, czy nie włączamy światła zbyt wcześnie, gdy na dworze jest jeszcze jasno, a także czy nie pozostawiamy włączonego światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Kuchenki elektryczne i indukcyjne to jedne z najbardziej prądożernych urządzeń w naszych domach. Czas ich pracy można skrócić, korzystając zawsze z garnków z przykrywką. To prosta metoda pozwalająca zaoszczędzić nawet 30% energii. Zbyt częste otwieranie pracującego piekarnika sprawia, że jego wnętrze się wychładza. Jak wynika z informacji ekspertów, obniżenie temperatury o 1 stopień pozwala na uzyskanie 6% oszczędności. Gdy doda się do tego zwyczaj, by przykręcać grzejniki w pokojach rzadziej używanych, to w skali całego domu czy mieszkania efekt oszczędności będzie jeszcze większy. Samemu lub z pomocą audytorów należy oszacować zużycie energii na cele grzewcze w przeliczeniu na rozmiar ogrzewanej powierzchni. Jeżeli wskaźnik będzie wynosił 0,6 GJ na metr kwadrat na rok powierzchni ogrzewanej w budynku, jeżeli mówimy o centralnym ogrzewaniu, no to tutaj czym prędzej powinniśmy poddać budynek termomodernizacji i taka termomodernizacja całościowa może się przyczynić do oszczędności nawet 40% oszczędności energii cieplnej i kosztów. Natomiast bardzo często już budynki w Polsce są po pierwszej fali ociepleń. To ocieplenia są rzędu 5-6 cm i wtedy mamy ten wskaźnik gdzieś na poziomie 0,4 GJ na metr kwadrat na rok. Wskaźnik jest niezły, natomiast mógłby być jeszcze lepszy. Wtedy jakby tutaj zachęcamy naszych klientów i również Państwa do tego, żeby przyjrzeć się instalacji centralnego ogrzewania, żeby zobaczyć, czy mam możliwość regulacji czynnika grzewczego, na przykład czy są jakieś obniżenia nocne, czy jeżeli to jest budynek należących do samorządów, czy w sobotę i w niedzielę mogę obniżyć nastawy temperatur. Termomodernizacja wiąże się jednak ze sporymi kosztami. Są jednak programy zarówno rządowe, jak i unijne, które pozwalają sfinansować część lub całość kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków. W marcu tego roku wystartowaliśmy z tak zwanym programem grantowym, gdzie grant się jakby składa z dwóch elementów. W pierwszym elemencie wykonujemy tak zwany audyt energetyczny budynku. W drugim kroku, czy w tym drugim elemencie grantu jest możliwość zrealizowania rzeczy, które wyjdą w audycie, jeżeli chodzi o instalację grzewczą. Dodam, że jakby cały projekt jest projektem bezkosztowym. Możemy to czynić w budynkach należących do samorządu. Mogą to być budynki wielorodzinne, budynki należące do wspólnot, do zarządców nieruchomości czy do spółdzielni mieszkaniowych. Na większą skalę działania o charakterze proekologicznym i poprawiającym efektywność energetyczną leżą po stronie samorządów. Jedną taką z pierwszych rzeczy, które były podejmowane w latach 90., które mogły umożliwić poprawę tego troskę o środowiska, czy nawet zmniejszenie wydatków, czy zmniejszenie nakładu pracy,
To było podjęcie działań przez zarząd miasta w ówczesnym czasie, w latach 90. na przykład, dotyczące zgazyfikowania dużej części miasta. To było ogromne zadanie, które skutkuje dzisiaj, my wiemy jakie są dzisiaj ceny gazu, tak? Natomiast ceny gazu są w pewien sposób stabilne, bo są zapewniane przez rząd. Tak? One pomimo, że wzrosły, ale to zawirowania na przykład w ostatnim czasie mamy na rynku węglowym, bardzo poważne, jeżeli chodzi o ceny. Kolejne działania, jakie są podejmowane w gminie, to związane z, na przykład z elektromobilnością. Firma u nas, która zajmuje się dystrybucją energii, postawiła urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych. My mamy już właściwie wszystkie oprawy oświetleniowe energooszczędne. Czy to energooszczędne, jeszcze te sodowe, ale część, bo takich jeszcze mamy, ale one są w miarę nowe i one już spełniają te wymogi oszczędności energii, ale już chyba mniej więcej 2/3 albo około 60% mamy źródeł światła na terenie miasta, czyli tego oświetlenia drogowego, parkowego, LED-owego. Gmina oferuje także dotacje dla mieszkańców chcących wymienić piece węglowe na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Wprowadziliśmy możliwość pozyskania dotacji, pomijając dotacje te zewnętrzne, jak z Narodowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczące wymiany źródeł ciepła, a więc dotacje z budżetu miasta. I jeżeli to się połączy z możliwością pozyskania środków z Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy środków unijnych, to ilość źródeł ciepła, które mieszkańcy wymienili z paliwa stałego na to paliwo ekologiczne, to jest wynik, który wszystkich musi zadowolić. On jest bardzo dobry, dlatego że my mamy właściwie już na poziomie około może 8% tylko źródeł ciepła, które są na paliwo stałe, czyli tych źródeł ciepła nieekologicznych. Gdy uda się połączyć wszystkie te działania w skali lokalnej, zaczynając od własnych nawyków, a na poważnych inwestycjach kończąc, to w skali globalnej przyniesie to same korzyści w postaci czystego powietrza i bezpieczeństwa energetycznego.